Lowcy skarbów. Ozdoby sprzed lat nam się podobają. Trwa przeszukiwanie domowych zakamarków w poszukiwaniu przedmiotów, czasami zapomnianych, którym upływ czasu niezwykle dodał wartości. Esetes takie rzeczy, które od lat, a nawet od pokoleń były w posiadaniu rodziny. Polska dramatyczna historia sprawia, że niestety, nie jest ich tak wiele, jak w innych krajach. Teraz mogą one zmienić właściciela podczas licytacji w programie Lowcy Skarbów. W każdym odcinku pojawiają się osoby, które mają do zaoferowania niezwykle przedmioty. Rzeczy, których kiedyś używano, a teraz wyparli je nowsze wersje. A także takie, które służyły wyłącznie do ozdoby, po prostu miały cieszyć oko i tyle. Do takiej kategorii należą obrazki reliefowe. Relief to po prostu rzeźbiarska, trójwymiarowa kompozycja, najczęściej zawieszana na ścianie. To taki wypukły obraz. Przywiozli je Kacper i Wlasnion rozpocznie licytację. Dowiemy się czegoś o tych niezwykłych dzielach sztuki. O tym, w jaki sposób zostali wytloczone oraz o powstałej pod koniec XVIII wieku i działającej do dziś fabryce WMF. BDC i jednym z największych wytwórców wyrobów metalowych na świecie, opowie Agnieszka Gniotek, historyk i krytyk sztuki. A także właścicielka domu aukcyjnego. Kolejny skarb to nietypowy żyrandol. Ten cud sztuki projektowania, inspirowany nurtem Spacage, powstał w spółdzielni pracy Lumet w Poznaniu. Natomiast Wojtek przywiózł do programu figurkę porcelanową z 1958 roku. Dama w zdobnej sukni powstała w Cmielowie, a projekt ten stworzyła Eryka Trzewik-Drost. Fabryka porcelany w Cmielowie, wcześniej manufaktura, powstała pod koniec XVIII wieku. Działała nieprzerwanie, nawet działania wojenne nie przerywały produkcji. Od 2000 roku ponownie SA wytwarzane figurki porcelanowe z oryginalnych form lub odtworzonych modeli, a także według nowych wzorów. Ten odcinek zamyka Wojtek i jego szklany zielony skarb. Jest nim wazon, butla z prasowanego szkla. Kto zagarnie największą kwotę za swój skarb? Obraczki, papierosnice, zastawy. Polacy oddawali co najcenniejsze, by walczyć z Hitlerem. Teraz skarb został odtajniony. Masz w domu meble z PRL-u? Nie wyrzucaj ich. Na sprzedaży zarobisz krocie. Środa, 18:00 TV4.